open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jest godzina 12, po 12, a ja przed chwilą wstałam. Wyobraźcie sobie, że całą noc nie mogłam spać, strasznie mnie gardło bolało i jak tylko przełykałam ślinę, to miałam taki ból w migdałkach, że no niestety tak spałam i nie spałam. Jakoś o 6 rano już nie wytrzymałam i napisałam na grupie, w której jest Malwina, Wojtek, Michał, moja mama, Luka, ja, po prostu cała ekipa z Zakopanego, czy ktoś ma może tabletki na gardło. I moja mama mi odpisała o 6 rano, że ona ma. Więc o tej 6 rano poszłam do mamy, posiedziałam tam chwilę u nich z jakoś pół godziny i naprawdę już nie bolało mnie to gardło, więc położyłam się do łóżka. Niestety nie mogłam zasnąć, no i tak leżałam i mówię, Boże, naprawdę nie mam co robić, więc zaczęłam montować vloga. Jak już go zmontowałam, dalej nie chciało mi się iść spać, było jakoś przed 8, więc stwierdziłam, że idę na śniadanie. Wyobraźcie sobie, że jak mnie zobaczył jeden z pracowników na śniadanie, to powiedział, że musimy sobie zrobić zdjęcie, bo no nieczęsto się zdarza, żebym była tak wcześnie na śniadaniu i to jeszcze sama, że nikogo na sali nie było. Normalnie tutaj wstajemy dosyć późno i często zdarza nam się to śniadanie zamawiać do pokoju lub po prostu zamawiać coś z kuchni, ponieważ już bufet jest zamknięty. Także dzisiaj byłam rannym ptaszkiem i jakoś po śniadaniu już zachciało mi się spać. Poszłam spać i przed chwilą wstałam. Także taka trochę jestem rozleniwiona. Także wykąpię się teraz, przebiorę i pójdę do sali kominkowej, bo podobno siedzi tam teraz Malwina. Muszę im pokazać vloga z wczorajszego kuligu, którego właśnie dzisiaj zmontowałam z rana, także lecę i zabieram was ze sobą. It's white outside, and the night is... Właśnie oglądamy vlogmas z wczorajszego dnia. Kupa śmiechu, co? Strasznie. Przyszłyśmy właśnie z mamą do restauracji przekąsić coś i mama zamówiła sobie moskola. Dla tych, co nie wiedzą, to jest to taki placek z ziemniaków, prawda? Tak, tylko to jest placek z gotowanych ziemniaków i to jest taki tradycyjna potrawa tutaj. Góralska. Moskol z dwoma rodzajami masła. Bardzo ładnie to wygląda. I marynowane rydze są do tego i tutaj jakieś zioła. A ja zamówiłam sobie oscypka z żurawiną i normalnie w karcie jest oscypek cieście filo, ale jeżeli przyjdziecie i powiecie, że chcecie takiego normalnego oscypka, to oczywiście też wam podadzą. Wiele razy już wam mówiłam o zniżce minus 10% na hasło Andziax i ta zniżka nie tyczy się tylko pobytu, ale również gastronomii, tak? Tak. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie tutaj na kolację, nawet z Zakopanego i powoła się na hasło Andziax, to dostanie minus 10% na kolację, na obiad, na całą gastronomię. Nie chcieliśmy dzisiaj, żeby pani u nas sprzątała, więc stwierdziłam, że sama teraz to ogarnę. Wzięłam sobie taki wózek i właśnie zawiozę to teraz na zmywak. Lighting candles in the home. Słyszałam, że Michael do nas przyjedzie dzisiaj. Za pół godziny. On jest z rodziną w Zakopanem na dole. Ja powiedziałam, Michaelku, no na chwilę musisz mnie odwiedzić i jest. A wiesz, co go najbardziej przekonało? No. Tylko, że już pojechała. Powiedziałem, że poznałem się z Kasią figurą. I on powiedział, że jak by ją zobaczył, to by ją pocałował w policzek. Ojejku, nie, już kiedy pojechała? 2 godziny temu jakoś. Przyszedłem do stołu, tam siedziała Angeliki, mama Angelika, Kasia figura, powiedziałem Luka, ale no niecodziennie poznaje się osoby, które kiedyś się oglądało w tych filmach. Killer, poprawił swoje PKS. To jest cool, także bardzo się cieszę, że poznałem, że zobaczyłem na żywo. No i takim jestem troszeczkę fanem. Jak ci się ogólnie tutaj podoba w Zakopanem? Jak ci się w ogóle święta podobają w hotelu najlepsze z moją rodziną? Znaczy, no, bliskie do swojej rodziny troszeczkę, ale najlepsze święta w życiu, no. No prawda. Aktywne, takie na przykład podobało mi się, jak wyszliśmy, wiesz, po Krupówkach. Tak. Po Krupówkach wyszliśmy, to było jedna knajpa, druga knajpa, najpierw był Kulik, jedna, druga, trzecia knajpa, tak jakoś tak... Aktywnie. Żywo, że nie było, wiecie, na pewno 80% macie coś takiego, że czekacie na te święta, czekacie na to wszystko. I później się zamula przy stole. I siadacie przy stole, pum. Ja tu na przykład alkoholu w ogóle nie piję przy stole i tak siedzę, nażrę się, najem i już...
i już się spać, chcę o 19, zaraz do domu, a tutaj było jakoś tak bardziej aktywnie, nie? No, dla mnie też świetne święta, chciałabym tak za rok spędzić jeszcze za rok. Przecież przyjeżdża teraz jeszcze Mariusz z Kamilą. Tak, słuchajcie, przyjeżdża moja przyjaciółka z chłopakiem do nas, także w ogóle naprawdę tyle osób tutaj, bardzo mi się właśnie to podoba, że tyle osób jest z nami i taką dużą ekipą spędziliśmy te święta i teraz Sylwestra. Zobaczymy, jak spędzimy święta w przyszłym roku. Teraz na pewno po nowym roku musimy pojechać do twojej rodziny z prezentami, żeby też spędzić z nimi czas. No i co, ubierasz się już i idziesz po Michaela, hm? Później sauna. Tak? Idziecie na basen? Si. Ja chyba sobie otwórzczę. Dobra. Zobaczcie, kto do nas przyjechał, Michael. Kojarzycie pewnie z Luki vlogów. Mało jest na vlogu. Mieszka w Krakowie i przyjechałeś z rodziną, nie? Także... I zostawił i do mnie przyszedł. I do nas przyszedł, także zjemy coś sobie i zaraz na basen lecimy? Tak. Wy to będziecie pływać, ja chyba będę po prostu siedzieć na leżaku, żeby się nie dorobić. Zamówiłam sobie właśnie mimozę, jest to drink z prosecco i świeżo wyciskanym sokiem. Zobaczyłam u Diany, jak pije i stwierdziłam, że też mam ochotę. Już ogólnie 3 razy rozlałam, ale może teraz pójdzie dobrze. No, o nie! Właśnie tak już zrobiłam kilka razy, to nic. Dokąd się wybieracie w tych szlafroczkach? Na basen. No, pyszne, nie lubicie mimozy? Prosecco z świeżym sokiem pomarańczowym. Lubię wszystko, co słodkie. Mogę na basen? Proszę. Yes, it's Christmas. It's a magic time. Panowie już w jacuzzi. Zgubiłam telefon. Poważnie, nikt go nie może znaleźć, wszyscy dzwonią. Zgubiłam telefon gdzieś, nie wiem. Tam jest jakiś naprawdę moje. Proszę bardzo, znalazłam. Malwa do mnie wyzwania. Niektórzy opalają się w strojach kąpielowych, ja w aksach, leginsach, sukience. Powiem wam, że jest mi bardzo tutaj przyjemnie, tak cieplutko. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. Luka jedzie odprowadzić już Michaela. Pa! Dziękuję bardzo. Buziaki. Buziaczki. Pa! Pa! Włączyłam sobie właśnie jakiś film na Polsacie z Cameron Diaz i zamówiłam sobie do pokoju łososia jurajskiego. Normalnie nie przepadam za łososiem, ale Luka dzisiaj jadł właśnie to danie i powiedział, że jest sztos. Ja je spróbowałam i naprawdę jest przepyszne, także również teraz je zamówiłam dla siebie. Zwróćcie uwagę, jak pięknie jest podane. Naprawdę zwracają na to bardzo uwagę. Wybawiłaś się na basenie? Tak, jak zawsze. Lubię pływać. Trening mały, co? Mały trening, tak. Później jeszcze joga w pokoju. Już, że dopiero będzie, czy już po? Już po. O, zostało już mało dni do Sylwestra. Wiesz, ile mniej więcej ludzi będzie na balu sylwestrowym? No, ponad 120. Także... 120? Ponad? To już tu. Tak, tak. To, to już sporo. To jest spora liczba osób. Mam nadzieję, że się będą dobrze bawić. Też tak myślę, będzie zespół. Szefa jakby... gra. Cygi koordynuje tym zespołem, czy menedżerem, jest menedżerem? Tak. No, ja się nie będę aż jakoś tak mega, wiecie, bawić. No, wiadomo, będziesz się stresować pracy, trochę, co? Tak, będę się trochę stresować. Bo to pierwszy Sylwester, więc tak będę musiała mieć na wszystko oko. No i tak się cieszę. Matko, ale 120 teraz osób to super dużo. No, to już taka naprawdę duża impreza. A jakieś dzieci są wpisane na Sylwestra, czy nie? Tak, mamy chyba 15 dzieciaczków i będą miały dwie opiekunki, czyli dwie panie animatorki, które będą no, przez ten czas zajmowały się dziećmi, więc rodzice mogą się bawić. O. Tak, to jest też fajne. To super, no. Rzeczywiście wiadomo, że te małe dzieci to pewnie gdzieś tam będą musiały pójść spać. Ale też, ale też fajnie, że tak jest sobie opiekunki. Zawsze też można wynająć sobie opiekunkę do pokoju, żeby się zaopiekować. No, trzeba wcześniej zgłosić, prawda? Mhm. Jasne. Mógł tym zająć. Zamówiłam sobie przepyszną herbatę. Jest taka bardzo rozgrzewająca i ona ma jakiś syrop z marakui, z brzoskwini. Nie wiem dokładnie, co tam jest, ale to jest chyba najlepsza herbata, jaką kiedykolwiek piłam. I tutaj przed chwilą dostaliśmy ciasto czekoladowe. Wojtek je wcześniej zamówił i poszedł spać. I teraz ono przyszło i musimy je jeść. Nie, no nie musimy go jeść, ale ciężko, słuchajcie, się oprzeć. Pięknie wygląda. Uwielbiam takie ciasta. Idziemy już spać zaraz? Mhm. W sprawie tego vlogmasa, bo 4 osoby już mi napisały,
kiedy Andziok z Vlogmas? Skąd ją wiedzieć? Andziok, spytajcie. Ja już właśnie kończę montować Vlogmas, także chciałam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, tak jak zawsze. I do zobaczenia już jutro, buziaki, pa! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.